Witam Was w kolejnym odcinku Ultima Online. Ja się troszeczkę poza nagrywaniem podszkoliłem w górnictwie i w kowalstwie. Nieznacznie, tam troszeczkę sobie pokopałem. Te umiejętności górnictwa i kowalstwa wzrosły tam zaledwie o kilka punktów. Będzie nam dzięki temu łatwiej trochę wykonać to zamówienie. Chciałbym Wam pokazać właśnie, jak to wygląda z tymi zamówieniami. Musimy jeszcze zrobić 9 sztuk tych buław, mace. W ten sposób zrealizujemy zamówienie, dostaniemy jakąś tam nagrodę, ale zanim to zrobimy, to jeszcze miałem na początku tego odcinka stanowczo zrobić sobie porządek w plecaku. Tutaj mamy taką skrzyneczkę, pamiętacie, to jest właściwie szkatułka, tutaj była biżuteria, którą tam wykradliśmy z jakiegoś fortu. Wykorzystamy ją, przełożę sobie tutaj trochę tych różnych śmieci, czyli zrobię sobie porządek w plecaku, a zrobię bałagan w tej właśnie skrzynce, sobie jakoś te narzędzia poukładamy, o właśnie narzędzia. Mamy siekierkę, toporek, to jest do wytwarzania jakichś tam strzał, łuków, coś takiego, wędka, może się przyda. Zostawimy ją sobie. Co my tu jeszcze mamy? Mamy młot kowalski, lepiej zostawię w plecaku, bo będziemy z jego pomocą zaraz wykuwać pewnie co nieco. To jest narzędzie do stawiania domków. Domek sobie też postawimy w tym odcinku. Też to chyba obiecałem. Sztylet. No sztylet może służyć do walki, ale też wykorzystywałem go jako narzędzie. Też sobie zostawimy wytrychy. Klucze tutaj mamy jakieś, które już wykorzystywaliśmy. Wiemy, do czego one są. Już nie będziemy z nich korzystać, żeby nam się nie myliły z innymi kluczami, jakie może kiedyś znajdziemy. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jakieś sztabki z żelaza. Niech one sobie tutaj będą. Mamy strzały. Ile my mamy właściwie strzał i dlaczego tak mało? 75 strzał i starczy. Teraz tak, tu mamy jakąś latarnię na wypadek, gdybyśmy weszli w jakieś ciemne miejsca. Mieliśmy też pochodnie, czyli dwa źródła światła. No, latarnia nam powinna póki co w zupełności wystarczyć. Zostawimy sobie właśnie latarnię. Tu jest jeszcze jakaś ruda taka pojedyncza, to ją wywalę. Tutaj mamy jakieś patyki, w każdej chwili patyki możemy sobie pozyskać z drzewa, więc nie będę tego trzymał. Co my tu jeszcze mamy? Mamy szafty potrzebne do produkcji strzał, to sobie zostawię też w tej skrzynce. Mamy flet. Czy ja będę potrzebował fletu? No coś tam się uczyłem grać na tym flecie, mogę się uczyć nadal, ale ja wiem, czy ja będę jakiś specjalnie tutaj umuzykalniony. W tej mojej grze chyba nie. Jeśli zmienimy zdanie, to sobie taki flet tam gdzieś zakupimy. Wyrzucę go póki co. Pusta butelka. No pewnie też się mogłaby przydać, ale na razie nie mam pomysłu, do czego mogłaby się przydać, więc się jej pozbędę. Jeszcze jeden młotek kowalski zostawimy sobie. Kości do gry. Kości do gry, jakiś taki bajer. Dobra, zostawimy sobie. Blood moss jakieś. To są jakieś takie substraty, między innymi potrzebne do zrzucania jakichś zaklęć. Sobie zostawię tutaj w sakiewce. Tutaj mamy takie różne składniki organiczne, że tak powiem, w większości. Jakieś żarcie surowe, jakieś miksturki, coś takiego, więc tam to sobie będę trzymał. Tu mamy quest, kolekcjoner czaszek, sobie zostawimy. Poradnik Minecrafta, czyli księga zaklęć z jednym zaklęciem. Księgę zaklęć w ogóle można sobie trzymać w ręce. O, bo niektóre książki mają magiczne właściwości. Żeby z nich korzystać, no to musimy je trzymać oczywiście. Póki co tę książkę sobie włożymy tutaj do tej skrzyneczki. Co my tu jeszcze mamy? Kolekcjoner czaszek. Tu mamy zamówienie, tu mamy wytrychy. To lepiej je mieć na widoku. Mamy nasz łuk. A to co to było? Notatki. Aha, to było z tymi grzybami. Tego już nie potrzebujemy. Zrobiliśmy tego questa. Troszeczkę tutaj naśmiecimy komuś pod tą kopalnią. Dobra, i jakoś już to wygląda. Mamy w miarę taki porządek zrobiony. I teraz tak. Kasę w banku zdeponowaliśmy ostatnio, to pewnie pamiętacie. I teraz zanim zaczniemy kopać rudę, to ja bym sobie zakupił jakiegoś jucznego zwierzaka, który będzie za nas tę rudę dźwigał. I już się zdążyłem zorientować, że tam daleko na północy w Minok, tutaj w tej osadzie górniczej, są stajnie. Tam jest taki stajenny, on sprzedaje różne zwierzaki, między innymi zwierzęta juczne, takie, które mogą za nas tę rudę dźwigać. Możemy sobie kupić jucznego konia albo juczną lamę. Pewnie sobie wezmę konia.
Na tym koniu nie będziemy mogli co prawda jeździć, ale właśnie będzie za nas tę rudę dźwigał. Nie będziemy musieli tak często wracać do paleniska. Zobaczcie, tu jest animal trainer jakiś. Baj. Konik, pies, kot. O właśnie, pack horse. Czyli jakieś takie juczne zwierzę. Mamy go. Mamy go, on pewnie za nami pójdzie. O, zobaczcie. I taki koń ma tutaj coś w rodzaju swojego jakby takiego plecaka. Możemy mu tutaj tę rudę wkładać i on będzie za nas ją dźwigał. O, i to jest właśnie taki plan. Teraz tak. Aha, i jeszcze zauważyliśmy, że to skradanie nam się włącza automatycznie. Jak wejdziemy w stan hiding, o, teraz się udało, i na przykład spróbuję się skradać, a teraz mi nie wyszło to skradanie. Ale to nic, cały czas się w tym ćwiczę, szkole. Ogólnie ze skradaniem jest tak, że im wyższy poziom mamy tego skradania, bo ogólnie nawet jak już będziemy mieli to skradanie na poziomie, ja wiem, 50%, to będziemy to skradanie inicjować za każdym razem, jak tylko hiding nam wyjdzie, no nie? To będziemy się mogli skradać bez problemu, ale będzie się opłacało jeszcze bardziej to skradanie podnosić z tego względu, że jak będziemy mieli skradanie na wysokim poziomie, to będziemy mogli się skradać nawet wtedy, kiedy będziemy mieli na sobie jakiś cięższy sprzęt, no nie? Coś takiego. Bo właśnie to, czy skradanie się uda, czy się nie uda, i jak szybko z tego ukrycia w cieniu wychodzimy, jest zależne od tego, jaki ciężar na sobie nosimy. Coś w tym stylu. Póki co, to ja jestem ubrany tak w miarę lekko. Tutaj nie mam żadnych takich cięższych ciuchów. A pewnie w przyszłości takie będą. Dlatego warto sobie jednak to chodzenie w ukryciu. Oj, teraz znowu się nie udało, ale to nic. Troszeczkę się tam pewnie wyćwiczyłem. I teraz tak. Jak to zrobimy? Tu jest plecak tego konia. jakieś tam jego sakwy. Tam radziliście mi, żebym sobie utworzył jakieś... O, zobaczcie, ruda od razu się sypnęła, dwie sztuki. Możemy... Dobra, może nie będę od razu jej wkładał tam na tego konia, trochę sobie pokopiemy tutaj. Chodzi o to, że nie można w nieskończoność kopać w jednym miejscu. Ta ruda w końcu się w tym miejscu wyczerpie. Będziemy musieli się przesunąć gdzieś dalej. Jakbyśmy tak sobie kopali, to w końcu by się okazało, już jest 13 sztuk, że coraz bardziej oddalamy się od paleniska. Musimy coraz dalej tej rudy poszukiwać. Dlatego ten koń jest bardzo przydatny. Aha, i jeszcze fajnie, żebym widział, jak tam mój udźwig. O, zobaczcie, już jestem ostro przyciążony, nie mógłbym się ruszyć. Ale mamy konia i możemy mu, o, tę rudę tutaj przełożyć. I już przyciążeni nie jesteśmy. 182 na 268. O, właśnie, już piszą nam, że w tym miejscu żadnego metalu nie wydobędziemy. O, i chciałbym wam właśnie pokazać taki fragment drogi górnika, kowala, jak to wygląda. On tak sobie właśnie kopie rudę, przetapia ją na sztabki. Z tych sztabek może jako kowal już wykonywać jakieś tam rzeczy, które NPC mu zlecają do wykonania, albo których sam potrzebuje, też tak może być. Ale po co to wszystko? Po co to wszystko? No wiadomo, on się w tym górnictwie szkoli, w kowalstwie się szkoli. Jeśli szkoli się w kowalstwie, to może wykuwać coraz jakieś tam bardziej skomplikowane do wykonania rzeczy, jakieś tam później już jakieś, no nie wiem, zbroje płytowe, hełmy specjalne, jakieś katany, coś takiego. A jak się szkoli w górnictwie, to może z czasem wydobywać coraz cenniejsze złoża, jakieś tam rudy, na przykład później będziemy natrafiać na złoto, jeśli będziemy mieli ten mining, to górnictwo na bardzo wysokim poziomie, potem na jakieś tam jeszcze cięższe do znalezienia metale. I chodzi o to, że im mamy wyższy poziom kowalstwa, tym trudniejsze do zrealizowania zlecenia dają nam NPC. A jeżeli je realizujemy, to dają nam za to coraz lepsze nagrody. Czyli w praktyce koło zamyka się w sposób następujący. Kopiemy sobie, szkolimy się w górnictwie. Im lepsi jesteśmy w górnictwie, tym lepsze złoża wydobywamy. Im lepsze złoża wydobywamy, tym lepsze przedmioty możemy robić. To, jakie przedmioty możemy robić, jest też uzależnione od tego, jaki mamy poziom kowalstwa, prawda?
I właśnie im lepsze przedmioty możemy wykonywać, tym właśnie bardziej skomplikowane zlecenia dają nam NPC i lepsze nagrody za dostarczenie tych wykonanych przedmiotów. I w końcu dochodzimy do takiego momentu, że za wykonanie jakichś takich najbardziej skomplikowanych zleceń NPC dadzą nam w nagrodę młotki runiczne. Młotki runiczne to są takie umagicznione narzędzia, dzięki którym możemy wytwarzać, ojejku, teraz się zmęczyłem ostro chyba, możemy wytwarzać przedmioty z magicznymi właściwościami. Jeśli możemy już takie sprzęty robić, to wykonujemy je zazwyczaj dla siebie albo dla innych postaci, bo to jest Ultima Online, to jest gra MMO. Tutaj powinno grać masę różnych osób. Ja sobie tutaj gram w singla oczywiście, żeby wam pokazać ogólnie możliwości tej gry, ale możemy wytwarzać już potem takim kowalem na wysokim poziomie jakieś naprawdę skomplikowane, magiczne przedmioty. Dobra, teraz przetopię sobie rudę, czy mi się to udało. Coś tam mi chyba wyszło. Kolejną rudę sobie przetopimy. Nie udało się, czyli straciliśmy połowę z tej kubki. O, i tak właśnie wygląda mniej więcej droga kowala. On dąży do tego, aby otrzymywać nagrody w postaci narzędzi runicznych, dzięki czemu może wytwarzać magiczne przedmioty. Coś bardzo poszukiwanego w świecie Ultimy. Okej. Kolejna partia metalu jedzie. Trochę metalu jest załadowane na konia, troszeczkę ja mam w plecaku. Zaraz to sobie poprzetapiamy. Pyk. Mining rośnie. 51,2 już jest. Super. No, 20 sztuk. To, żeby wyszło za pierwszym razem. Udało się. Ła, dużo będzie sztabek. Super. To też wyszło za pierwszym razem. No, już coraz lepiej mi to przetapianie idzie. Tutaj 4 sztuki. Ło, wszystko już wychodzi mi tutaj za pierwszym razem. Ekstra. Ajdź, to nie wyszło. O, teraz wyszło. Też wyszło. To weźmiemy na jedną kubkę. No, też żeby tak wyszło za pierwszym razem. Udało się. Ile mamy sztabek? 78. No to już się musi udać. Brakuje nam ilu? Brakuje nam tylko 3 buław. 3 buław. Trzymajcie kciuki. Robimy je. No. Nie wyszło. Nie wyszło. Wyszła jedna. Druga. Nie wyszła. Nie wyszła. Ach. Trzecia jest. Dobra. Mamy je. Mamy je. Bo wkładamy tutaj wszystkie do zamówienia. Jedna, druga, trzecia. 10 na 10 jest. O. I teraz jak to zamówienie mamy, chodź koniku, idziemy. Musimy je oddać do NPC, który nam to zlecił. Chociaż chyba nawet niekoniecznie do niego. Musi to być ogólnie jakiś kowal albo weaponsmith, coś takiego, który nam może te zlecenia kowalskie dawać. I tam właśnie u tego typu NPC możemy je... No chodź tu koniu, chodź, szybko, on tak wolno biega. Gdzie ten kowal był? Tutaj był, o właśnie. Tutaj do nich możemy te wykonane zamówienia przynosić. Dostaniemy nagrodę. No jakaś super nagroda to nie będzie, bo to też było bardzo proste zamówienie do zrealizowania. I co? Możemy sobie to zamówienie wziąć, dać mu. I co dostaliśmy? Dostaliśmy jakąś tam kasę, dostaliśmy pewnie. Zobaczcie. Kupiliśmy sobie, wiadomo, konia. Troszeczkę nam tej kasy zeszło, ale on nam na pewno tutaj zapłacił w postaci złota. To nam wpadło na kubkę. I dostaliśmy jakąś łopatę z użyciami 180... 180 razy możemy tej łopaty użyć. Zobaczcie, taki przeciętny kilof ma na przykład tutaj 39... No tego to już troszeczkę używaliśmy, więc nie ma co patrzeć, no ale w porównaniu do takiego kilofa 39 użyć, no to taka łopata już fajna sprawa. 180 razy byśmy mogli nią wydobyć rudę. Ten koń gdzieś się tam zawieruszył. No dobra, i w każdym razie teraz jak już mamy kowalstwo na wyższym poziomie, no bo troszeczkę jednak tam porobiliśmy tego wszystkiego, zawołamy sobie konia,
Troszeczkę tego wszystkiego sobie powykuwaliśmy, skill nam wzrósł, no to teraz jest szansa, żebyśmy zamówienie jakieś takie bardziej skomplikowane otrzymali. Może daliby nam za realizację jakąś lepszą nagrodę. I właśnie im wyższy poziom kowalstwa, tym trudniejsze zlecenia nam dają do wykonania i lepsze dostajemy nagrody. Ale nie będziemy się zbytnio w kowala bawić. Musimy sobie na pewno... Zaraz, ale najpierw, skoro tutaj trzymam narzędzia, więc łopatę też sobie tutaj przełożymy. Kilofy póki co też. O, będzie większy porządek w plecaku. I teraz tak. Skoro kowalstwem się nie chcę na razie zajmować, więc tego konia w sumie moglibyśmy się pozbyć. Weźmiemy sobie innego konia. Takiego, na którym będziemy mogli pomykać po łąkach i po lasach w poszukiwaniu przygód. Strasznie ten koń jest wolny. Ale jakoś go chyba doprowadzimy do tej stajni. Chodź, koniku, chodź. Zaraz tutaj wrócisz, dostaniesz sianka. Ogólnie jak macie tutaj, jak macie jakiegoś zwierzaka w ultimie, trzeba go karmić, bo inaczej może was opuścić, może przestać się was słuchać, potem was opuści. Moglibyśmy go do stajni sobie schować w sumie, tylko pewnie kasy będzie chciał. 30 złotych monet, to nie jest tak dużo. 30 złotych monet, jest w stajni, siedzi. W każdej chwili możemy go wyjąć. Może się w przyszłości nam kiedyś ten konik przyda, to on tutaj w stajniach sobie niech będzie. A my sobie kupimy konia troszeczkę innego. Tutaj za 550 złotych monet, to jest już taki koń, o którego możemy sobie dosiąść. Pyk! Zobaczcie, normalnie mamy konia. O, i takim koniem możemy już przemierzać ten świat ultimy troszeczkę szybciej. No, jaki fajny koń. Dobra, pamiętacie, że można nadawać zwierzakom imiona. Tak samo tego zwierzaka możemy nazwać. Także wymyślcie mi jakieś fajne imię dla konia. Nazwa, która mi się najbardziej spodoba, zostanie użyta w następnym odcinku. O! Tylko oczywiście unikajcie takich nazw typu powiedzmy Venomus albo coś. Osoby, które znacie, albo które ja znam, żeby potem nie było, że ujeżdżam Venomusa, albo coś takiego, bo to się może dziwnie kojarzyć. Dobra, teraz co my musimy robić? Mieliśmy domek sobie zbudować. Żeby zbudować domek, musimy znaleźć jakąś taką w miarę otwartą przestrzeń. W miarę otwartą przestrzeń. Tutaj są wszędzie lasy. Kieruję się na dół, tak bardziej na południe, ponieważ pamiętacie, żeby dostać się na tę zaśnieżoną wyspę całą... tutaj mieliśmy o tym informację, to z tego, co się dowiedzieliśmy, musimy wypłynąć statkiem na wschód i poradzili nam, żeby to zrobić z miasta Vesper. Miasto Vesper znajduje się właśnie gdzieś tam na dole, dlatego się kieruje w dół pomiędzy Minok, czyli tą osadą górniczą, a Vesper, czyli tą osadą taką rybacką, tam mają przystań ogólnie. Pomiędzy tymi dwiema osadami wybudujemy sobie dom. Tylko muszę znaleźć jakieś otwarte przestrzenie. O, tutaj na przykład, zobaczcie. Tutaj gdzieś, mam nadzieję, że to są bezpieczne okolice. Tu jakieś byki chodzą, coś. Będziemy mogli polować. Drzewa mamy dużo. I tutaj gdzieś sobie wybudujemy dom. Teraz o co chodzi w budowie domu? O, tutaj mieliśmy takie narzędzie, którym... możemy wskazać lokację, właściwie lokalizację. A, i teraz tak, są jakieś domki klasyczne. Tutaj jest napisana cena tych domków. Jakieś tanie można kupić za 37 tysięcy. Tutaj zobaczcie, jakiś za 162 tysiące, jakiś większy, no nie. Można też sobie zamek wybudować za 865 tysięcy ponad. No i jak te domki wyglądają? No może być jakiś taki domek na przykład, jakiś... taki domek, jakiś drewniany domek, o, taki domek może być, tutaj już jakiś taki piętrowy na przykład, coś takiego. O, im droższy, tym zazwyczaj większy jest. Jakąś wieżę można sobie postawić, to już taki fort przypomina mały. Ale można też tworzyć domki takie swoje.
takie swoje autorskie, czyli budujemy je od podstaw. No, tutaj są na przykład trzypiętrowe domy, bardzo drogie. Na takie domy to mnie nie stać raczej. Tu jest koszt samej podstawki domu, samego fundamentu jakby. Bardzo, bardzo drogie. Tu jest podany tylko rozmiar tej podstawki. Ile pól na ile pól. Ja raczej bym był skłonny sobie jakiś taki dwupiętrowy budować. Ile my tam mieliśmy kasy w banku, pamiętacie? Tam chyba z 90 tysięcy mieliśmy, więc ja bym sobie na przykład kupił podstawkę, ja wiem. Może bym sobie kupił podstawkę, domek dwupiętrowy na przykład, jaką ja mogę podstawkę sobie wziąć? Za 83 tysiące, 12 na 12, no to jakaś bardzo duża nie jest, ale będziemy mogli dwa piętra postawić. O, zobaczcie, taka podstawka, fundament naszego domu. O, to jest nasz dom, owner, czyli właściciel, Procek, to ja. No i trochę kasy nam już z banku pobrali. No, taka podstawka, droga sprawa, niewiele pewnie tej kasy nam w banku zostało. I taki domek możemy sobie teraz dopiero budować. Zobaczcie, jak to wygląda. Jakie tutaj właściwie mamy możliwości. Na przykład różnego rodzaju ściany, czy to drewniane, czy kamienne, czy ceglane, czy jakieś gliniane, no tutaj są cuda różne, nawet kryształowe jakieś ściany można stawiać. Postawienie każdej małej ścianki, każdego fragmentu ścianki kosztuje nas tam coś. Tu nam pokazują koszt, to jest koszt podstawki. 88 tysięcy, za tyle kupiliśmy podstawkę. I wartość tego domu się będzie zwiększała. Im więcej tutaj wybudujemy, tym większy będzie koszt. Ale na pewno nas nie będzie kosztowało położenie takiej posadzki na pierwszym piętrze. Możemy sobie wybrać jakiś rodzaj posadzki, czy to kamienna też, czy drewniana, czy jakieś, nie wiem, co to jakieś kafelki przypomina. Zobaczcie, jest masa możliwości. Ja mogę sobie na przykład, no nie wiem, jaką tutaj możemy... O! Coś takiego na przykład sobie można zrobić. Podłoga. Podłoga naszego domu. Jak stawiam te płytki, to zauważcie, że koszt się tutaj nie zwiększa. O, takie podstawki, płytki możemy sobie kłaść za darmo. To będzie podłoga naszego domu. Ja ją zaraz troszeczkę urozmaicę. Bo sami widzicie, że tutaj są różne rodzaje tych desek. O, na przykład możemy sobie... O nie, to już jest w rogu postawione. Możemy sobie tutaj przy ściance zrobić takie specyficzne deseczki. O, tutaj na przykład coś takiego. Możemy jakieś łączenia tutaj zrobić, żeby to wyglądało tak bardziej naturalnie. To samo jakoś tu... O, takie właśnie ultimowe stawianie domku. No to już tak mniej fajnie wygląda. Zaraz, jak to o tym. Dobra, coś takiego chyba może być. Tu są jeszcze jakieś inne łączenia. No i taką coś w tym rodzaju byśmy mieli, taką sobie podłogę drewnianą. A zastawianie ścian już będziemy bulić, ostro będziemy bulić. Dużo tych ścianek tutaj nie postawię. Ale ten dom będziemy sobie mogli rozbudowywać w przyszłości. No teraz mamy podstawkę już. Możemy sobie na przykład jeszcze usunąć część tych schodów. O, zobaczcie, koszt spada. Nie musimy już płacić za te schodki. O, jakieś tam schodki sobie zostawimy. O, tutaj na przykład z dwie sztuki, bo to będzie... Albo z jedną nawet sztukę. To będzie wejście do naszego domku. Jakieś drzwi sobie zrobimy. Jakie ja właściwie chciałbym mieć drzwi do domu? No powiedzmy póki co damy jakieś pierwsze z brzegu. Mamy podstawkę plus drzwi tylko. No jakąś ścianę by się przydało jednak tutaj postawić. To musimy wybrać sobie styl domu. O, to jest ładne nawet. O, jak takie coś już będziemy stawiać, konkretne ściany, to zauważcie, że koszt się zwiększa. Zaraz z banku nam będą chcieli pobrać konkretną sumkę. Ale nie chcę przekroczyć 90 tysięcy, żebyśmy nie byli w plecy, no nie? O!
Niech to na razie będzie sobie coś takiego, tylko jeszcze możemy na przykład jakieś okienka sobie tutaj zrobić. No, żebyśmy widzieli, co się dzieje, chociaż no, i tak widzimy, co się dzieje, bo tej ściany jeszcze brakuje. I zobaczcie, teraz tak, w przyszłości będziemy mogli sobie na przykład rozbudować drugie piętro. Tutaj by się mogło wydawać, że jest trzecie piętro, ale to jest domek dwupiętrowy. Ten trzeci poziom jest przeznaczony na budowę dachu. Konkretnie można budować dach. Zobaczcie, to jest masa rodzajów dachówek też. Tu są jakieś specjalne wykończenia dla domu, jakieś cuda, można kombinować, no ale to już nie teraz. Też można jakieś swoje inne schodki robić. Jak będziemy, powiedzmy, wchodzić na piętro, coś takiego. I w tym naszym domu będziemy mogli przechowywać jakieś znaleziska, będziemy mogli tutaj stawiać meble, no wszystko jedno, jakieś stoły, szafy, skrzynie, tam przechowywać przedmioty, jakieś zdobyte artefakty. To będzie nasz dom, tutaj do tego domu nic nam praktycznie nie może wejść. Żaden wróg. Nawet gdyby nas jakiś wróg ścigał, to możemy uciec do domu i go ostrzeliwać przez okienko albo coś takiego, no nie? To jest nasz dom, nasza taka jakby... nasza przystań, gdzie się możemy czuć bezpiecznie, ale jeszcze nie możemy sobie teraz z tego domu wyjść, musimy potwierdzić to, co zbudowaliśmy do tej pory. Chyba tutaj, tak. Mamy w banku tylko 10 tysięcy, jeżeli teraz to wszystko opłacimy. Ok, możemy to opłacić. Na razie zostawimy sobie domek w takiej formie, no jeszcze on domku nie przypomina. Im więcej kasy zdobędziemy, tym bardziej sobie ten domek będziemy właśnie tutaj rozbudowywać. Ale, żeby zarobić kasę, no właśnie, jak sobie najlepiej zarobić kasę, skoro mamy łucznika, takiego poszukiwacza przygód? No najlepiej by było chodzić na polowania. Tutaj są w pobliżu jakieś lasy, może znajdziemy jakichś specjalnych wrogów. Strzał trochę mamy. Moglibyśmy wybrać się na polowanie. A skoro mamy się wybrać na polowanie, to lepiej ustawić tryb walki. Są tutaj jakieś takie różne zwierzaki. Moglibyśmy zdzierać z nich skóry, coś, przecinać je, przerabiać na taki specyficzny materiał, sprzedawać. Byka możemy zabić, ale to chyba nie jest konieczne. Orzeł, o! Fajnie by było pobrać z niego pióra. Mogą nam się w przyszłości przydać do produkcji strzał. No i ten orzeł jeszcze żyje. O, teraz pan. Pamiętacie, jak się pozyskuje pióra? Trzeba mieć sztylecik. Gdzie miałem ten sztylet? W narzędziach trzymam. O. Teraz mam w miarę taki porządek zrobiony. Oskubaliśmy ptaka. Bierzemy 72 sztuki piór. Jeszcze tutaj mamy szafty. Jakby nam strzał kiedyś brakowało, to sobie dorobimy je. O, tak to trzeba kombinować właśnie. I wybierzemy się gdzieś w te lasy. Może jakiegoś specyficznego wroga tutaj znajdziemy. O, na przykład jego. To jest już taki jakiś na wpół inteligentny przeciwnik. Zobaczcie. Jakieś takie prymitywne coś z dwiema głowami. Nazywa się to Ettin. Czy jak to się tam czyta? O, i w niego sobie postrzelamy. Troszeczkę się od razu wyszkolimy w tym strzelaniu. Rośnie nam taktyka, pamiętacie? Anatomia, łucznictwo. Jego Ettina sobie ubijemy. O, i on tam już może jakąś kasę mieć. Może jeszcze coś ciekawego ma. Przydałoby się, żebym częściej trafiał, no ale jeśli mam częściej trafiać, to muszę po prostu z takimi istotami walczyć. Muszę to strzelanie ćwiczyć, bo zaś się okaże, że jednak mało tych strzał mam. Jak będę tak długo go zabijał. A, dostał znowu. Gim. Ach, jeszcze sobie regeneruje pomalutku życie. O, zaczyna uciekać, mało życia już ma. A, dostał. No zobaczmy, co ma taki Ettin. No ma kasę. Ma kasę, 201 złotych monet może być. Odzyskaliśmy trochę strzał, 5 tylko, ale jeszcze tutaj w zwłokach trochę jest. Jakaś mikstura, refresh potion, czyli jakbyśmy stracili troszeczkę staminy, albo dużo staminy, wszystko jedno. Ogólnie jak tracimy wytrzymałość na skutek jakiegoś zmęczenia, coś takiego. Także jak otrzymujemy jakieś poważne obrażenia, to też ta stamina potrafi zejść. Nie tylko życie wtedy schodzi, ale także stamina. No to wtedy taką miksturkę sobie możemy wypić i stamina jest zregenerowana.
O, znowu jakiś Ed-Team jest. To całkiem piękne. Ile mamy tutaj kasy? 1100. No fajnie by było się w tym ucznictwie troszeczkę jednak jeszcze podszkolić. Taktyka też się przydaje. Ta taktyka tu rośnie. Taktyka zwiększa nam obrażenia oraz dzięki taktyce możemy korzystać ze specjalnych umiejętności broni. Ja wam zaraz o tym powiem. Każda broń, którą trzymamy w ręce, ma jakieś takie swoje specjalne ataki. Nawet taki zwykły łuk, nawet zwykły sztylet, który wykorzystuje do obrabiania tam, no nie wiem, skór, czy do pozyskiwania patyków. Oj, zobaczcie, tu już jakieś takie poważniejsze rzeczy są. 200 złota, strzały, to wiadomo. Ale zobaczcie, co tu jest. Katana jakaś. Daje odporność na trucizny, zwiększa obronę o 10%. Trafienie spowalnia atak przeciwnika i jeszcze trafieniem pozyskujemy manę od przeciwnika. Weźmiemy sobie taki mieczyk. Tu jeszcze jakiś mieczyk. Zwiększa obronę o 3% i pozyskujemy 10% many z każdym trafieniem. No, no ten już taki bardziej uzbrojony przeciwnik. Mikstura lecząca, jakaś taka mała mikstura lecząca. Będziemy to mieli na wypadek problemów. Idziemy dalej, może więcej tych headteamów tutaj będzie gdzieś. O, tu jest jakiś. Klepiemy go. To będzie takie wielkie polowanie w tym odcinku. Najpierw było wielkie kopanie rudy, teraz będzie wielkie polowanie na headteamy. No, ale mamy konia, jesteśmy bardzo mobilni teraz. Nie ma szans nas ten headteam tutaj dogonić. Dostał. Szkolimy się. Czekamy na komunikat, że nam urosło ucznictwo, albo właśnie taktyka. A właśnie, może wam od razu powiem coś więcej o tych specjalnych umiejętnościach. Zobaczcie, tu sobie możemy kliknąć i dowiadujemy się, że łuk, z którego korzystamy, ma dwie specjalne zdolności, jakby dwa specjalne ataki. To jest jeden z nich, to jest drugi z nich. O, coś takiego. Tylko, jakbym chciał użyć na przykład paraliżu, jakiegoś paraliżującego ataku, tu się okazuje, że potrzebujemy 70 łucznictwa, czyli skilla, z którego korzystam, oraz taktyki. Właśnie 70 taktyki jeszcze potrzeba, żebyśmy mogli korzystać z tego ataku paraliżującego. Jest też jakiś inny rodzaj ataku, Mortal Strike, to jest atak, który uniemożliwia przeciwnikowi leczenie się. Jakbyśmy chcieli z niego skorzystać, to okazuje się, że to już potrzeba, że to już wymaga 90 głównego skilla oraz 90 taktyki. No, czyli widzicie, że taktyka bardzo ważna, właśnie aby korzystać z jakichś takich specjalnych zdolności. Ło, tu jakaś zbroja, ale to wymaga 85 siły, dodaje szczęście. Pamiętacie, szczęście to był taki parametr, luck, tutaj mamy 0. Daje szczęście, ma jakieś przyzwoite odporności, regeneruje życie i zmniejsza wymagania o 10%. Pomimo tego, że zmniejszyło wymagania, to i tak to jest siła wymagana 85, bardzo dużo. Znowu jakaś miksturka. Cure, czyli jakaś taka odtrutka, jakby wyleczenie z choroby, coś takiego. Ile ja mam właściwie jeszcze strzału? Muszę to pilnować, żeby nam się nie skończyły. 26, dobra, wiecie co? Skoro jest 26, to może je wszystkie tutaj połączymy sobie. Moglibyśmy również teraz zrobić sobie więcej amunicji. Strzały. Zrobione. Zużyliśmy trochę piór, zużyliśmy szafty i nam trochę więcej strzał wpadło. Mamy 75. Ok. Idziemy dalej, może jeszcze jakiś Ed-Team będzie. Widzicie, pozyskujemy jakieś ciekawe sprzęty tutaj. No jakbym na przykład, nawet jakbym miał te 85 siły i założył te zbroje, to z taką zbroją już by mi było bardzo ciężko się poruszać w ukryciu. Raczej nie byłbym w stanie poruszać się w ukryciu z pełną zbroją płytową na sobie. Może by mi się udało wejść w stan healing jakimś cudem, gdybym to sobie
wyszkolił na jakiś wysoki poziom, ale skradać się w ukryciu, no to już raczej nieprawdopodobne. Potrzebujemy sprzętów jakichś takich lżejszych. O, taktyka wzrosła. 13,4, bardzo mało. Przydałoby się znaleźć jakiegoś NPC, który by nas wyćwiczył w tej taktyce troszkę bardziej. I wtedy moglibyśmy się już szkolić sami lepiej. Dobra, ten Etlin zaraz zacznie uciekać. Zobaczymy, co ten nam zostawi. Już ucieka. I zginął. Dobra, patrzymy, patrzymy. Co ten ma? Ach, nic ciekawego nie ma. Nie widzę żadnej broni ani zbroi. Nic takiego tu nie ma, ale jest znowu miksturka leczenia. Mamy dwie. Można je łączyć ze sobą, jeśli są dwie takie same. Idziemy dalej. Może jeszcze więcej będzie tych Etlinów dziwacznych. O, tutaj, o, jest dwóch. Tylko żeby dwóch naraz mnie nie zaczęło gonić. Dobra, klepiemy go. No i tak sobie pomału zarabiamy tę kasę. Będziemy mogli sobie rozbudowywać domek, ale dzisiaj jednak chciałbym się dostać do tego całego Vesper. Może byśmy wypłynęli już w kierunku tej zaśnieżonej wyspy. Fajnie by było. Ubijemy sobie Etlina. Właśnie fajnie by było, żeby zostawił jakąś zbroję dla nas, ale jednak nie metalową, jakąś skórzaną fajną. Żebyśmy mogli ćwiczyć sobie to ukrywanie i skradanie. Stanowczo by nam się przydała jakaś zbroja, bo nasze odporności no to są masakrycznie małe. Zginął. Dobra, zobaczymy, co ten ma. Jakaś kusza. O, kusza. Ale kusza wymagająca 80 siły. Obrażenia od ognia 20%, fizyczne 10%, od zimna 10% i od energii 60%. No taka sobie kusza. Jakiś hełm, ale też metalowy. Zmniejsza koszt reagentów o 9%. Chodzi o to, że rzucenie czaru kosztuje nas nie tylko manę, ale także jakieś takie specjalne reagenty. No ja to jakiś znalazłem, powiedzmy. Powiedzmy ten pajęczy jedwab, no nie, tutaj coś jest. To są właśnie reagenty potrzebne do rzucania zaklęć. Jeśli pamiętacie, to ta moja magiczna strzała, którą mam tutaj w księdze zaklęć, o, to ona na przykład kosztowała jakąś tam siarkę, jakiś siarkowy popiół, coś takiego. To jest właśnie reagent. Jeżeli mamy w sprzęcie coś takiego jak obniżenie kosztu tych reagentów, no to wtedy możemy te czary puszczać, jakby rzucać, zużywając mniej tych wszystkich substratów. O, dużo kasy. A to co to? Refresh znowu. To mamy już dwie takie buteleczki. Dobra, tu jeszcze gdzieś był jakiś Etlin. Zobaczymy, co będzie miał dla nas. Ćwiczymy strzelanie od razu. No i jeszcze szkolimy się w anatomii, tak? Jak strzelamy. To pamiętacie, że czasami jak tak strzelaliśmy, rosła nam anatomia. Anatomia też zwiększa obrażenia. Uczymy się celować jakby w punkty witalne, coś takiego. Im lepiej anatomię znamy, tym większe obrażenia jesteśmy w stanie zadać. Ale anatomia jest także potrzebna w połączeniu z healingiem, czyli z leczeniem. Im lepszą mamy anatomię oraz healing, czyli leczenie, tym lepiej, skuteczniej potrafimy regenerować sobie zdrowie za pomocą bandaży. No, coś takiego też znaleźliśmy kiedyś. Mamy 6 sztuk bandaży. W tej chwili jakbym próbował się uleczyć, gdybym był ranny, to pewnie by mi to nie wyszło, bo mam healing na bardzo niskim poziomie, ale jakbym próbował, no to bym się oczywiście szkolił w tym. A nawet jakby mi wyszło, no to dużo zdrowia bym sobie nie zregenerował, bo właśnie mamy mało anatomii. Dlatego ta anatomia też się przydaje. Co to jest? Znowu jakaś mała miksturka leczenia. I jakieś spodenki. Jakieś spodenki, ale te spodenki są chyba tylko dla żeńskich postaci. Odbijają obrażenia, regenerują staminę, regenerują życie i mają jakieś tam odporności. Ale ja tego raczej nie założę, nie. To jest dla żeńskich postaci. Ja mam męską postać. No, ale to już było blisko. To są właśnie takie skórzane spodnie, których ja bym potrzebował. Tego typu właśnie. Jeszcze więcej tych Etlinów. Musimy dzisiaj sobie właśnie urządzić takie polowanie na nie. Polowanie na nie. Łajdź. Idzie dwójka.
Dobra, weźmiemy sobie dwie te tabliczki. Ponieważ się leczą, to lepiej skupić się na początek tylko na jednym z nich, bo jak będę strzelał raz w jednego, raz w drugiego, to jak strzelam w drugiego, to leczy się pierwszy, jak strzelam w pierwszego, leczy się drugi. Najpierw załatwimy jednego z nich. Jesteśmy dużo szybsi, dzięki temu, że mamy konia. Fajny ten koń jest. Stanowczo wymyślcie mu jakieś imię. No strzelaj. Musimy lepiej trafiać. Nasza celność zależy oczywiście od skilla, łucznictwa archery, prawda? Czyli już wiecie, że im więcej archery mamy, tym z lepszych możemy korzystać z tych ataków specjalnych, które także wymagają taktyki. Oraz im więcej mamy ucznictwa, tym mamy większą celność. Oczywiście są jeszcze inne, jakieś takie magiczne bonusy, dzięki którym możemy lepiej strzelać, mamy lepszą celność. Możemy podnosić sobie jakby skuteczność ataku. Nie tylko za pomocą umiejętności, ale także za pomocą jakichś takich magicznych bonusów. Aj, coś nie mogę w niego trafić, ale dobrze mi idzie. O, anatomia wzrosła, to o czym mówiłem. 33,5%. No, traf w niego. Ach, pudło. Tam jeszcze jeden Ettin jest, zaraz zacznie na mnie iść. No, jeszcze jeden strzał i będzie po nim. Ach, znaczy jeszcze jeden celny strzał, to miałem na myśli. No i pudło, no. Jest, zabity. Dobra, teraz unicestwimy sobie tego. Strzały nam schodzą cały czas. Dostał. Dostał. Ciekawe, ile mamy strzał, muszę podejrzeć. 11 tylko, mało. Ale trochę strzał na pewno będzie tam w tych zwłokach u tego jednego. U tego właśnie. Przejrzymy przez ten czas. Tak, tu są, a tylko dwie odzyskaliśmy. Tu jeszcze w plecaku trochę mamy. Jakiś topór tam jest ogólnie w tych jego zwłokach. Topór, dzięki któremu możemy ścinać drzewo, ale także wykorzystywać możemy te narzędzia do walki. Nawet kilo, w którym kopaliśmy rudę, możemy go wziąć w rękę, jeśli oczywiście mamy dostatecznie dużo siły, i też wykorzystywać go do walki. I taki kilo miałby też jakieś swoje specjalne ataki specjalne, tak jak ten łuk tutaj. Każda broń ma jakieś swoje ataki specjalne. To jest właśnie fajna rzecz w ultimie. Dobra, może mi się uda trochę strzału odzyskać, zanim do mnie dojdzie. Dobra, mamy. Atakujemy go. Pudło. Ale tu mamy 19 jeszcze. 18. Na spokojnie go wykończymy. Dostał. Taktyka rośnie. 14,4. Obrażenia rosną też, jak taktyka rośnie. No ale do 70 taktyki jeszcze dużo brakuje, żebyśmy mogli korzystać z tego paraliżującego uderzenia. Poza tym nawet jakbyśmy użyli tego paraliżującego uderzenia, to użycie go kosztuje nas manę. Schodzi mana, czyli nie możemy sobie z niego strzelać tak bez końca. Póki mamy manę, to możemy z niego korzystać. Bierzemy więcej strzał. Dobra, tu jakaś miksturka, co to jest? Zwiększa siłę. Gdybyśmy potrzebowali więcej siły, możemy sobie ją wypić. Kasy jest dużo. O, tu jakaś tarcza. Tarcza, która odbija obrażenia i reperuje się sama, jakby była uszkodzona. No i daje odporność na energię. Na jakieś takie obrażenia energetyczne, coś takiego. To jakaś taka miksturka zręczności, coś w tym stylu. Dobra, a jak tam z moim obciążeniem? Jeszcze mogę trochę nosić. Tutaj kasa, miksturka. O, to nie miksturka, to jest trucizna. Można zatruwać broń, jakby co. Podwójny topór jakiś. Spell channeling, czy jak to się czyta. To jest coś takiego, że trzymając tę broń w ręku, możemy rzucać czary mimo wszystko, bo jak rzucamy czary, to musimy mieć ręce wolne. Albo trzymać w rękach księgę, coś takiego. A jeżeli broń ma taki atrybut jak ten tutaj właśnie, no to wtedy można mimo wszystko tę broń trzymać i rzucać czary,
ale wtedy szybkość rzucania czarów jest zmniejszona. Zobaczcie, faster casting, casting minus 1. O, taka broń. Idziemy dalej. Tylko trzeba sobie może przełożyć, o właśnie, tu już jest kołczan pusty. 22 strzały jeszcze. Może jeszcze jakiegoś Ettina. Co to? O kurde, jakiś piaskowy drwal? Taki szef Ettinów chyba. Miejmy nadzieję, że go pokonam. Ojejku. Mało strzał mamy, no ale może się uda, może się uda. Dostał. Dostał. Pudło. Piaskowy drwal. Dostał. Nie no, damy radę. No chyba, że będę miał totalnego pecha. Znowu dostał. No ale trochę postrzelaliśmy. Łucznictwo nam na pewno wzrosło. Celność też. Tak, już ucieka. Ła, ale słaby. Mamy go, mamy go. No, taka postać może coś ciekawego mieć. Piaskowy drwal. Giń. Giń. Tylko żeby nie wskoczył do wody. Jest, zabity. Co to jest? Co to jest? Ło, panie. Kasa, to wiadomo, bierzemy. Jakiś łuk. Jakiś łuk, jakiś łuk. O, lepszy od naszego. Chociaż ja wiem, czy lepszy od naszego nasz był... Nasz zwiększał obrażenia o 36%, a ten jest szybszy. Zwiększa szybkość o 15%. Trudno mi powiedzieć, który lepszy. Zostawię ten swój na razie. Jakaś bransoleta, która zwiększa odporność na ogień o 1. A co założymy sobie? Mamy odporność na ogień 5. Założymy taką bransoletę. Ona wskakuje tutaj w ten slocik. Mamy 6 odporności na ogień. Co tu jest jeszcze? Miksturka zręczności jakaś może być. Odzyskaliśmy troszeczkę strzał, nie za dużo. No i jest jakaś piaskowa skrzynia. Jaka ciężka, 265, a tego w życiu nie uniosę. Musimy ją... Zamknięta. Musimy ją sprawdzić na poczekaniu tutaj. Dobra, położymy ją tutaj sobie na ziemi. Mamy wytrychy na pewno. Dobra, koniku. Stań sobie tutaj na razie. Mamy 5 wytrychów. Uwaga, jesteśmy już trochę przeszkoleni w tym otwieraniu. O, udało się. Udało się. Co to jest? Co to jest? Są szafty, już widzę. 67 szaftów. To są te patyki potrzebne do robienia strzał między innymi, ale my możemy sobie je pozyskać w każdej chwili. Logi też możemy sobie ściąć w każdej chwili. No tak, no bo to był drwal, no to sobie zebrał jakieś drewno. Ale tutaj widzę, zobaczcie, jakiś specjalny gatunek drewna, który normalnie bylibyśmy w stanie ściąć, gdybyśmy byli drwalem na bardzo wysokim poziomie. Jakiś hardwood. O, już jesteśmy przeciążeni. Szlak by to stracił, ale czy ja to będę mógł przerobić na deski? Zaraz, mogę spróbować. Może się uda to przerobić na deski. To będzie wtedy lżejsze. Toporkiem. Nie mogę. Nie mogę, to drewno mi się wydaje dziwne, nie znam tego gatunku, nie jestem w stanie w ogóle tego obrabiać. Ha, jestem zbyt słabym drwalem. Bloodwood, jakieś krwawe drewno, też nie będę pewnie w stanie nic z tym zrobić. Ale zobaczcie, takie rzeczy, ja bym to chętnie zabrał, ale to jest strasznie ciężkie wszystko. Mamy blisko domek tutaj teoretycznie, ale ja tego nie dotaszczę. Nie no, to jeszcze dotaszczę. Nie no, nie dotaszczę. Jestem troszeczkę przeciążony. Coś bym musiał zostawić. Ajajajajaj. Nie no, dobra. Olejemy to, ten gatunek drewna. Jeśli kiedyś będę chciał w przyszłości jakimś super drwalem zostać, no to się przeszkolę i będziemy takie drzewo sobie pozyskiwać. Chociaż to pewnie nie jest takie proste. Co to jest? Narzędzie władcy ogrów. Patrzcie, zwiększa drwalstwo o 30 punktów. Ale masakra. Jakbym to chwycił... Lumberjacking, czyli drwalstwo rośnie o 30, byśmy mieli 41. No to się opłaca wziąć. Cenny przedmiot. Tylko nie można z niego korzystać w nieskończoność. Jakbyśmy zaczęli ścinać drzewo, by się okazało, że on tam ma ileś swoich użyć. Pamiętacie? Tak samo jak mają to kilofy, łopaty i tak dalej. Te użycia by się skończyły, no i ten toporek by po prostu, czy ta siekierka by nam znikła. No ale plus 30 możemy zostawić. Sobie schowam tutaj do tej skrzyneczki.
do narzędzi i chwytamy z powrotem łuk. Co to jeszcze jest? Tajemnicza statuetka. Blessed, błogosławiona. Waży 3 kamienie i ma 5 jakichś wyładowań. Przypomina z wyglądu te ettiny takie dwugłowe. Skrzynkę to ja bym sobie chętnie wziął, wiecie? By nam się przydała do domku, tylko trzeba ją opróżnić z tego ciężkiego ładunku. Opróżnimy ją. No właśnie, zobaczcie, takie fajne rzeczy można tutaj pozyskiwać. Musimy mieć stanowczo więcej siły, żebym mógł więcej dźwigać. Albo znaleźć sobie takiego specyficznego wierzchowca, na którym i można jeździć, i który może jeszcze dźwigać przedmioty. Zostawimy sobie tę skrzynię. Zabierzemy ją do domu. O! Jedziemy do domu. Ale co to w ogóle jest? Można tego jakoś użyć, ale nie wiem, w co to można kliknąć. 5 wyładowań ma w każdym razie. No nie wiem, nie wiem. Zostawimy to sobie. Jakaś tajemnicza statuetka. Nie wiadomo, o co z nią chodzi. Szybko, szybko do naszego domu. Mamy skrzynkę. Zostawimy ją tam. Gdzie ten nasz dom był? Gdzieś tu był. Będziemy go sobie rozbudowywać z czasem. Tu jest jakaś taka droga. Ogólnie te lasy jakieś takie bardzo niebezpieczne nie są. Chyba dobre miejsce wymyśliłem na budowę domku. O, tutaj się będziemy rozbudowywać. Skrzynkę sobie zostawimy w domu. Na razie ją sobie położę byle gdzie. Na przykład tutaj. O, w ten sposób ona będzie dostępna tylko dla mnie. O, i tutaj możemy sobie przechowywać różne cenne dla nas rzeczy. Na początek ten sprzęt, który pozyskaliśmy, bo on jest bardzo ciężki, nie będziemy tego nosić ze sobą, może się to kiedyś przyda, może gdzieś sprzedamy. To jest sprzęt pozyskany od tych wszystkich ettinów. O, miksturki w sumie możemy przełożyć. Nie, tutaj nie. Do tej sakiewki naszej, tam trzymamy wszystkie mikstury. Takie ogólnie związki organiczne. Mało strzał mamy. Mało mamy strzał. Ile mamy strzał? 10, 13, 14. Dobra, jeszcze w skrzyni przechowamy sztabki żelaza, bo to ciężkie. Mikstura jeszcze siły tu jest. To nie wiem, czy tę statuetkę tu zostawić. Narzędzia to idą do tej skrzynki. Na razie nic nie będziemy wykuwać. Tu mamy questa, tu mamy księgę zaklęć. Wytrychy lepiej, żeby były na wierzchu. Trochę więcej kasy. No dobra. I ta skrzynka już sobie tutaj będzie. O, tutaj konia mam jeszcze, ale nie mogę go oswoić, mam za mało skilla. Dobra, słuchajcie. Pora ruszyć jakąś akcję tutaj bardziej do przodu. Pójdziemy drogą. Ta droga na pewno zaprowadzi nas do Vesper. Do tej osady, gdzie jest ogólnie stocznia, czy co to tam jest? Nie, stocznia nie. Ogólnie tam, gdzie statki wypływają. To jest chyba to. Tutaj sobie przejdziemy przez ten mostek, na koniu wjedziemy. Tu jakiś alchemik widzę, jakiś mag, to nas nie interesuje. Szukamy ogólnie przystani. Musimy się dowiedzieć, jak można kupić statek. A co to tu leży? Sulfurous. Aż. A to jest to, które jest wymagane do rzucania tego magicznego pocisku, no ale to by się więcej tego substratu stanowczo przydało, żeby korzystać z tej strzały magicznej. Dobra. Musimy znaleźć jakiś statek, coś takiego. Barkeeper. No właśnie, jestem głodny ogólnie. Mi się przydało nauczyć też może gotować trochę, albo coś takiego. Mam jakieś surowe mięso. Ale to można jakieś żarcie od niego kupić. Jakiś miód. Aha, nie, on ma to ogólnie jakąś pasiekę. Nie, to tam nie. Idziemy dalej. Pasieka mnie nie interesuje. Też miodem też bym się pewnie mógł naleźć. O, tu jest jakiś baker. Może on mnie nauczy gotowania. Chociaż trochę, żeby mnie nauczył. Dzień dobry. Tak, train cooking.
286 złotych monet. Trochę się nauczymy gotować. Pyk. Tak jest, cooking wzrósł do 28,6. No trochę gotować już umiem. O, tutaj widać jakieś takie przystanie jakby. Może damy radę stąd wypłynąć. Fisher, jakiś tam fisher, czyli rybak. Tu jest coś, map maker. Wiem, że to troszkę dziwnie wygląda, że ja tak, no właśnie, może na koniu nie będę wjeżdżał do budynków. No zaraz, jaka to była komenda? O, coś takiego. On teraz sobie tutaj będzie stał, czekał na nas, a my... musimy się zorientować, gdzie tu wykombinować jakiś statek. To jest ogólnie jakiś mapmaker, jakiś związany z mapami koleś. To nie. O, tu jest jakiś shipwright, czy jak to się czyta. Możemy kupić jakiś akt własności statku, czy coś takiego. Jakie to jest drogie? 10 tysięcy? 11 tysięcy? 12 tysięcy? Ło, panie, ile my mamy? 2700. Potrzebujemy statku. Potrzebujemy statku, żeby się dostać do... na tę całą zaśnieżoną wyspę. Dobra, wiecie co? Może zrobimy tak. Czy mi się uda wejść w stan ukrycia tutaj? Fail. Dobra. Jeszcze raz popróbujemy. Może stanę sobie tak. Stanę sobie gdzieś tutaj z boku, żeby nie wzbudzać podejrzeń. Tu sobie niby oglądam ten stateczek, tę mapę, fajna kotwica. Uwaga, heading. Pff, jestem w ukryciu, dobra. A teraz, żeby mi się udało załączyć tryb skradania. Udało się, skradam się. Wejdziemy tutaj po cichu. Zamkniemy te drzwi. Na przykład sprawdzimy tu jakąś szafkę. O, zobaczcie. Co to jest? Patelnia. Możemy wziąć, bierzemy wszystko. Patelnia. Mapa Serpent's Hold. Nie wybieramy się do Serpent's Hold. Map Maker's Pen. Jakieś pióro kartografa, czy znaczy nie kartografa, właśnie twórcy map. A muszę mieć to w plecaku, żeby móc z tego korzystać. Możemy sami wytwarzać mapy, szkolić się w tym. Gdybyśmy chcieli w przyszłości zostać poszukiwaczem skarbu, coś takiego, to musimy się na mapach znać. To dobrze by było takie piórko sobie mieć. Włożymy to sobie do skrzynki z narzędziami. O, jakiś blank scrolls, czyli czyste kartki. No i jest także akt własności statku. Mamy statek. Tylko teraz musimy stąd po cichutku wyjść, żeby się nie zorientowali. Jestem w ukryciu cały czas. Pewnie myślą, że drzwi się otwierają, bo jest przeciąg. Dobra. Ja jestem niewidzialny. O, teraz już sobie z ukrycia wyszedłem, ale to nic. Ja nigdzie nie byłem, na żadnym zapleczu. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, koniku. Idziemy. Mamy statek. Tylko teraz tak. Mamy wypłynąć na wschód, tak? Na wschód. Fisher. Mamy wędkę. Mamy wędkę, może sobie ryby połowimy na tym statku, skoro będziemy płynąć. Poduczymy się troszeczkę fishingu. 322 złote monety. Pyk. No, mamy trochę fishingu. Statek. No dobra, jak to się robi? No jest statek. Zaraz, tutaj go nie mogę postawić. Zaraz sobie coś wymyślimy. Muszę stanąć w innym miejscu. O, tutaj będzie dobrze. Statek. Nie, to nie. Jak tu postawić statek w tej grze? O, jest. Ha, stoi statek. Dobra, teraz tak, jak postawiliśmy statek, mamy do niego kluczyk. Skoro mamy do niego kluczyk, możemy sobie ten statek otworzyć. Kantutlo. No dobra. Aha, no teraz jest zamknięty, teraz go otworzy, tak? Jest, udało się, dobra. Możemy sobie wejść na pokład, na koniu, może być. No i co by się przydało? Normalnie wypłynąć w kierunku tej zaśnieżonej wyspy. Tylko kurczę, żebym ja się gdzieś nie zgubił tam. Dobra, konik. Płyniesz ze mną.
stój tutaj w miejscu. Będziesz ze mną płynął. Już kurczę, nie wiem, czy ja tego konia nie powinienem zostawić gdzieś tam w stajni, no ale dobra, niech już ze mną popłynie. Jak tu się płynęło? Trzeba podnieść kotwicę na pewno. Kotwica podniesiona. Teraz tak, musimy się troszeczkę odsunąć od tego molo. O, coś takiego. Zatrzymajmy się. Obrót w prawo. I płyniemy. Płyniemy. Tylko teraz, zaraz. Spokojnie, może jeszcze sobie... Tak bardziej przy brzegu. Tylko żebym nie walnął tutaj w brzeg gdzieś. Ojć. No. Nie, muszę w prawo troszkę. Dobra, teraz płyniemy. Ajcie, jeszcze trochę się odsunę. Dobra, tutaj zauważcie, że mamy ładownię. Możemy coś schować do niej. Jakby co. Aha, teraz nie mogę. Statek musi się zatrzymać, żebyśmy coś tam mogli chować sobie do ładowni. To prawda? Prawda. Tu jest ładownia, coś można przechowywać. Ale teraz nie będziemy tego robić. Tylko chciałbym się jednak w miarę możliwości, póki jesteśmy blisko brzegu, to trzymać przy brzegu. O, zobaczmy, jak ten brzeg tu wygląda. Tu jeszcze mamy jakiś brzeg. O właśnie, odpłyniemy sobie na przykład od tego cypla. Ojć, coś źle zrobiłem. Ach, no źle napisałem. Teraz. Dobra, płyniemy. Delfiny. W ostatnim momencie zatrzymałem statek. Jeszcze byśmy w delfina wjechali i go zabili. Jakie fajne. Dobra, troszeczkę się może zbliżę do nich. Może się uda jakoś je wyminąć. Udało się. Delfiny normalnie są. Okej. Okay. Mógłbym pewnie zastrzelić takiego delfina. No ale co ja mógłbym pozyskać z delfina? Jakieś tam mięso pewnie, rybie. O właśnie, ciekawe. My tutaj gdzieś mieliśmy wędkę, no nie? Gdzie jest wędka nasza? Jest. Moglibyśmy na przykład spróbować coś złowić. Pyk. Czy mi się uda coś złowić? Jestem świetnym wędkarzem. Na pewno mi się coś uda złowić. No, dawaj. A, nie udało się złapać nic. Jeszcze raz spróbuję. Pewnie wyłowię jakiegoś starego buta, chociaż na pełnym morzu buta bym chyba nie wyłowił. O, coś słabym jestem tym rybakiem.
zdajecie sobie sprawę, jaki jest wielki ten świat Ultimy tutaj. Gdzie... O kurwa, co to jest? Co to tam jest? O kurwa. Potwór morski jakiś, uciekamy stąd. Lepiej go nie prowokować chyba, co to w ogóle było, ej. Chyba mnie nie goni, co? Dobra, dobra. Mam nadzieję, że bezpiecznie, cali i zdrowi dopłyniemy do tej zaśnieżonej wyspy, na której czekają nas jakieś nieodkryte jeszcze tajemnice. Co my mamy? W ogóle to ja jakoś płynę na tę wyspę tak średnio przygotowany. Ale to nic, musimy się zorientować w sytuacji. Co my mamy właściwie? A może sobie spróbujemy coś tego? Coś ugotować? Ptasie mięso mamy. Jakieś łódka. Mamy patelnię. Barbecue to chyba coś będzie. O, cooked bird. Cooking zero wymaga. O, to mamy 28,6% szansy. Może się uda coś ugotować, co? Aha, musimy stać przy jakimś tam piecu. Coś takiego. Ciężko. To tutaj sobie nie ugotujemy nic. Białą czekoladę można zrobić, zauważcie. Co potrzeba? Potrzeba cukru, kakao, właśnie nie, to jest jakieś masło, masło orzechowe, wanilia i mleko. Normalnie możemy zrobić białą czekoladę. O kurczę, dobra. Dobra, to jest chyba ta wyspa. Jakaś taka zaśnieżona. Pomalutku. Żebyśmy nie walnęli tylko tutaj w brzeg. Jaka ona wielka. Nie, zaraz. To się trzeba jakoś tutaj rozejrzeć. Może zanim wylądujemy na tej wyspie, trzeba się zorientować w sytuacji. Może jakoś ją trochę opłynąć, coś takiego. Poza tym musimy znaleźć odpowiedni brzeg, aby w ogóle się przy niej zatrzymać i wysiąść. A, źle wpisałem. Dobra, spokojnie. Podpłyniemy troszeczkę od innej strony. O, może tutaj się jakoś uda wbić. Jest taka zatoczka. Zobaczcie, jaka ta wyspa jest olbrzymia w ogóle. Dobra, zaraz będziemy kombinować, jak tu wysiąść. Stop. Dobra, teraz sobie podpłyniemy tu. I chyba się uda wysiąść. No jest, to jest ta cała tajemnicza, zaśnieżona wyspa. Dobra, tutaj powinniśmy wysiąść. Czyli co? Trzeba opuścić kotwicę. Opuszczona. Jak tutaj o tę kładkę? Jest kładka. Wsiadamy na konia. No, wysiadłem. Bo teraz musimy zabrać statek. Tak, nasz statek jest postacią takiego modelu. Możemy w każdej chwili go znowu sobie postawić, jak będziemy mogli, znaczy jak będziemy chcieli odpłynąć. Wsadzimy go do skrzynki tutaj. O. No dobrze, i w tym miejscu zakończymy odcinek. W następnym odcinku rozejrzymy się na tej zaśnieżonej wyspie. Teraz może to wszystko pochowam do woreczka. Patelnia traktowana jako narzędzie. Sobie kiedyś coś w końcu do jedzenia pewnie zrobimy. W następnym odcinku obadamy tę wyspę, no pewnie nie całą, bo jest olbrzymia, i postaramy się jakoś ruszyć to tajemnicze zadanie. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. A tymczasem żegnam was, na razie.